Witam w kolejnym odcinku Kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy, które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, witam Państwa 30 sierpnia. Świętują Felix, Tekla oraz Częstowoj. Nietypowe święta, Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych, Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego i Dzień Taksówkarza. Przysłowie: w sierpniu mgły w górach, mroźne gody. Kiedy mgły w dolinach, to wróżba pogody. Trwa 243 dzień roku, do końca pozostały 123 dni. Wschód słońca godzina 6:04, zachód godzina 19:46. Dzień potrwa 13 godzin i 44 minuty. Jest krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 2 minuty, jest dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 2 minuty. W 1642 roku wójtostwo wielichowskie zostaje oddane przez biskupa poznańskiego w 9-letnią dzierżawę księdzu kanonikowi Wojciechowi Trachowi Gnińskiemu. Ksiądz Gniński zobowiązał się płacić czynsz roczny w kwocie 2500 zł oraz pokryć z własnych funduszy wszelkie remonty i naprawy. Po okresie dzierżawy klucz wielichowski miał wrócić do biskupa. W 1711 roku Jan Janiszewski zapisał legat na ołtarz świętej Barbary w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Błoniu w Wielichowie, na cmentarzu w Wielichowie. Ten legat wynosił 1000 zł i był ulokowany w Ujeździe i Kowalewie. Czyli dochody z tej ziemi w Ujeździe i Kowalewie były przeznaczone na utrzymanie, na bieżące potrzeby kościoła na cmentarzu. Z 1740 roku pochodzi pierwsza pewna wiadomość o lesie Borek należącym do parafii wielichowskiej. Las położony jest na zachód od Wielichowa i przez mieszkańców od niepamiętnych czasów nazywany jest Konieczny Borek. W 1746 roku ksiądz Józef Perkowski wsparł darowizną Bractwo Literackie działające przy parafii w Wielichowie. Józef Perkowski święcenia kapłańskie otrzymał 27 lipca 1738 roku. Zmarł 9 marca 1766 roku. Został pochowany 13 marca 1766 roku w Wielichowie w kościele pod wezwaniem świętego Walentego. W wielichowskiej parafii pracował w latach 1739-1766. Był tutaj wikariuszem i komendarzem, czyli takim zastępcą proboszcza, którymi w tamtych czasach byli najczęściej kanonicy poznańscy. W 1778 roku miasto w zamian za łąkę Ścięgna przekazało proboszczowi z Wielichowa łąkę zwaną Szeroka. Zdaniem wielichowskich mieszczan proboszcz bezprawnie przywłaszczył sobie wcześniej łąkę Ścięgna. I informacja za gazetą Goniec Wielkopolski z 1880 roku: sprzedaż folwarku w Śniatach. Folwark w Śniatach, powiat kościański obejmujący 600 murg roli wraz z dobrymi łąkami ma się z wolnej ręki rozparcelować.
więcej dającym pod korzystnymi warunkami. I ta sprzedaż odbyła się 30 sierpnia w Śniatach. Bliższych wiadomości udzielał gazecie pan Rauer z Przemętu. W 1928 roku odbyło się posiedzenie Rady Szkolnej przy Szkole Katolickiej w Śniatach. I dwa punkty porządku obrad tego posiedzenia: oddanie inwentarza szkolnego przez pana Kostrzewskiego i reparacja pieca w mieszkaniu nauczyciela. Z protokołu można wyczytać, że kierownik szkoły pan Kostrzewski oddaje inwentarz szkolny, który z wyjątkiem kilku książek umieszczonych w osobnym spisie jest kompletny. Zaginione książki pan Kostrzewski odkupi i przywiezie je do szkoły. Na roli zostawia nauczyciel kartofle, za które nie żąda odszkodowania, ale prosi, by robotnica kominowska, której nauczyciel pozwolił zasadzić sobie kartofle, mogła sobie te kartofle w jesieni sprzątnąć. Za schron w ogrodzie urządzony i za rolę szkolną pan Kostrzewski także nie żąda odszkodowania. Za to zastrzega sobie prawo zabrania z ogrodu szkolnego krzewów, porzeczek i malin, które własnym kosztem zasadził. Rada Szkolna stwierdza, że do odchodzącego pana Kostrzewskiego nie ma żadnych pretensji i nie zgłasza żadnych uwag. Ta Rada Szkolna to panowie Włodarczak, Turek i Moczyński oraz dwa nieczytelne podpisy. W 1939 roku jest informacja o murowanej dzwonnicy w Zieminie. Stała ona w środku wsi na skrzyżowaniu przy drodze prowadzącej do Reńska. Wysokością przewyższała okoliczne budynki. Podstawę stanowił kwadrat o długości około 3 metrów. Widoczne na zewnątrz gzymsy dzieliły dzwonnicę na 3 części. Dolna część służyła do przechowywania zwłok do czasu pogrzebu. W środkowej, w każdej ze ścian znajdowała się nisza z umieszczoną w niej figurą świętej Barbary, Matki Bożej, Jezusa Chrystusa w cierniowej koronie i świętego Marcina. Podczas wojny figury przechowywano w kościele Farnym w Wielichowie. W górnej części umieszczony był dzwon. Kopacz, którym był Jan Cieśla, dzwonił, gdy ktoś zmarł, oraz codziennie na Anioł Pański. Podczas wojny Niemcy nakazali dzwonnicę rozebrać, wyznaczając do tego murarza pana Śliwińskiego. Przed rozbiórką sfotografował dzwonnicę Tadeusz Elmanowicz, który przebywał co jakiś czas urodziny w Zieminie. Dzwon, jak i pozostałe elementy, postanowiono przechować. W tym celu przewieziono je do stodoły w gospodarstwie Kazimierza Koniecznego. Prawdopodobnie dzwon, który znajdował się w dzwonnicy, pochodził z istniejącego niegdyś kościoła w Zieminie. Miał on około pół metra wysokości i około 90 cm średnicy. W czasie wojny został zabrany przez Niemców. Niestety po wojnie dzwonnica nie została odbudowana. Tą informacją z Ziemina kończę kartkę z kalendarza z 30 sierpnia. Dziękuję Państwu za obejrzenie, za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na nasze media społecznościowe, a ja czekam na Państwa 31 sierpnia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.